Halo, halo, witam serdecznie w piątym odcinku z serii Lords of the Fallen. No i w dzisiejszym materiale przejdziemy przez takie oto ogromne wejście. W sumie w poprzednim materiale już je jakkolwiek widziałem, ale w zasadzie nie byłem w środku. Dobra, na samym początku muszę uspokoić sytuację. Jeszcze mamy kilku wrogów koło siebie i zaraz zobaczymy, na co są ogromne wrota. Gdzie mnie to wszystko zaprowadzi? Czy to jest główna historia? Tak mi się w sumie wydaje. Jeszcze ktoś, raczej wszyscy załatwieni. I chyba trzeba by się było udać na drugą stronę. Zaraz, zaraz, jakieś kluczowe materiały tędy? Coś jeszcze więcej? Ta, mamy i wspomnienie. Dobra, postarajmy się przejść na drugą stronę. Co nam to zagwarantuje? Wspomnienia z przeszłości. Most blessed representatives of the Holy Church Cleric. My soul soars to see. Hold your tongue, pilgrim. And on your feet. You are on sacred ground. And we are yet to see whether. Aj, przepraszam, jeszcze przerwałem niestety wspomnienia. W każdym razie udało się odblokować kolejnego save'a, którego totalnie nie zauważyłem. No jakbym za pierwszym razem zobaczył podobną opcję, no to byłoby o wiele prościej. Coś więcej, jakieś ukryte przejście albo coś w tym stylu. Dobra, do na górę się niby dostać. No ale zobaczymy, czy to jest główna historia. Tak mi się w sumie wydaje. Niby jakieś wąskie przejścia. Próbowałem jeszcze inny w sumie skrót sprawdzić tam, gdzie w poprzednim materiale zakończyłem. Ale tam akurat są super ciężcy wrogowie, więc postanowiłem zmienić podejście i na tym się skupić. Jakieś więzienia, kościółki, katakumby. Ciężko powiedzieć. Dobra, ryzykowna sprawa. Wiele aspektów platformówki w tym tytule się szykuje. Odpowiednie chodzenie. Dobra. Na razie bez żadnych failów. I zobaczmy dalej. Ale oświetlenie prześlicznie wygląda. Będę to chyba podkreślał w każdym odcinku. Niesamowita sprawa. Jednak Unreal Engine 5 robi swoje. Jest przeciwnik? Kto to jest? Rozmawiaj. The cleric's welcome comes behind the edge of a sentinel's blade. More often than not in this place. Makes me curious how you're still breathing. I suppose dangling the promise of salvation from one hand and the threat of death from the other keeps a pilgrim obedient. Ah, on second look, you're not just another deluded lamb, are you? You know, not long ago, I saw a dark crusader carrying that same lamp. Now it's in your hands. Again, curious. I know they'd see you rejuvenate those obscene monuments preventing a deer's return. Don't. That's a threat. But also advice. Adir rewards the faithful. There's salvation here if you want it. But you won't find it in the light of the sun or that lamp. There's salvation here if you... Dobra, to już się powtarza. Zbawienie, nie wiem, jakaś tajemnicza bohaterka, ciężko powiedzieć, o co jej chodzi. Da, dałoby radę jeszcze piętro niżej zeskoczyć, ale czy to jest odpowiednim rozwiązaniem? Mamy i wrogów. Na dole. Na środku też w jakimś płaszczu inny przeciwnik się szykuje. Zaraz zobaczymy, ale zróbmy eksplorację piętrami. Na przykład tędy. Może jeszcze mnie coś ominęło? Nie, raczej nie. Dobra, musimy zejść tym razem na pojedynek.
Ale jakie katakumby, niesamowity jest to jednak klimat. Tędy. Za darmo mogę go zaatakować. Mocny atak, patrzcie na to. O, to są fajne obrażenia. Chyba jakiś nowy rodzaj przeciwnika. Nie kojarzę takiego, nie wiem, zamaskowanego. Boss? Tamta? Czy nie mogę uciec z areny? Na czym to polega? Nie spodziewałem się, że to jest walka z bossem. A, czyli muszę zabrać jej duszę? Rad zrobić? Come on. Próbuję to zrobić, ale jakoś się nie... A nie, już zadziałało chyba. Mocny atak za pomocą piki? No proszę bardzo, jak możemy obijać? Nie, to jest super efektywne. Nawet do nas nie podejdzie. Ta pika jest super mocna. O kurde, ale range. Nie no, kontrujemy ją na maksa. Co się stało? A, znowu sobie dodała, nie jest... Ja nie mogę, ale prędka. Znaliśmy radę za pierwszym razem, chyba że będzie druga faza. Osądzono grzesznika, tak jest. Mam jakiś cep, inne materiały. Ale nadal należy uważać, ponieważ jesteśmy w świecie zmarłych. Mogą być kolejni przeciwnicy nieopodal. Więc na razie nie będę czytał, co to za materiały. Nie, fajnie by było jakiegoś save'a odblokować. W sumie nie wiem, czy w tym miejscu nie warto by było się cofnąć. Nie wiem. Podnieś. Okej, okay, kwintesencja świątobliwości. A, to było do ulepszenia leczenia. A w takim razie trochę się wycofam, pójdę sobie... Pójdę się jakkolwiek ulepszyć, uleczyć. I zaraz wam pokażę kontynuację. Nie chcę ryzykować, idąc na nieznane tereny. Okej, okay, przy okazji patrzcie na to, jak jestem w świecie zmarłych, to bez przerwy mamy kraty jeszcze otwarte. To jest w sumie ważna kwestia. I przed chwilą zebrałem fajne materiały dzięki temu. Więc warto nawet po śmierci eksplorować świat i mamy kolejne ciekawostki. W każdym razie wolę już bardziej nie ryzykować i sobie zaskoczymy. No i może jeszcze wam pokażę, jak się ulepszyć. Na jakie sposoby to zrobimy. Ulepszenie postaci.
Ta, dwa poziomy do obrady doładować, więc powiedzmy, że witalność, czyli więcej zdrowia i więcej zręczności niech będzie. Jeszcze warto było się teleportować pod niebny spoczynek. No i zaraz doładujemy kolejny poziom leczenia. Więc proszę bardzo, tędy, ulepsz. Our holy work continues, Lampe. Fellow sanctified vessel, may Aureus' divine radiance glow. Tutaj tym oto sposobem będę miał 5 leczeń i chyba jeszcze trochę mocniejsze będą. Come on. Powinno się to jakkolwiek zregenerować zaraz. Odpoczynek. A nie, dalej mam 4 leczenia. A to nawet nie zauważyłem, co zrobiła ta kwintesencja świątobliwości. Być może była tylko ulepszeniem. Jak to się nazywa? Leczenie, ale może to nie wystarczyło. Może tylko trochę więcej procent leczenia będę miał. Dobra, w każdym razie zaraz przejdziemy sobie na nową lokację. Dobra, więc tym razem bohaterki już nie ma. W sumie dałoby radę jeszcze coś zrobić z tymi dzwonami, raczej nie. Ja po prostu muszę zwyczajnie zaskoczyć tyle. Dobra, nie ryzykujmy, zejdźmy po drabinie. I tym oto sposobem wyruszamy na nowe tereny. Czy to będzie jakaś zupełnie nowa lokacja? Wchodzimy do jakichś katakumb, czy jak to wszystko nazwać. Patrz, jakie jaskinie. Niesamowite miejsce. I są przeciwnicy. Żerć pielgrzyma. No dobra. Wow! Jeszcze niszczące się drewno. No cóż, trzeba mocno uważać. Klimat zupełnie inny. Deszcz, pioruny, burze. No, mało mi się podoba. Mało co widać. Może w przyszłości się wypogodzi, kto wie. Ale i tak wchodzimy do innych jaskiń. Ktoś tu urzęduje, mam jakieś krzyże. Tędy? Po przeciwnej stronie świata mamy jakieś ciekawe bonusy, ale chyba nic super nadzwyczajnego. Chociaż w sumie patrząc na latarnię w dolnym prawym rogu ekranu bez przerwy wibruje, jakby były rzeczywiście super kluczowe kwestie. Może warto się jednak przenieść. Dobra, spróbujmy. Może będzie to cokolwiek warte. Są przeciwnice. Dobra, przenosimy się. Łatwo tych kolesi skontrować, wystarczy się przeturnać na nich. Ciekawa sprawa. Wow, jaki range, nie spodziewałem się, że dosięgnie. No dobra, i pytanie, na co mi to wszystko było? Coś odblokuje? Otwórz drzwi? No, potrzebuję klucza. Nie no, ale bez przerwy mi pokazuje, jakby latarnia miała zagwarantować jakieś super wartościowe kwestie, a do tej pory niczego nie widać, nie rozumiem. Czy ja zostałem strollowany przez twórców, czy jak? Nic absolutnie nie ma. Po co ja tak wkraczałem? O, niedobrze. Będę? Jakaś pułapka, czy jak? No.
Super. Mogę mnie testować. Dobra, jak najszybciej. Należy wyjść z obecnej lokacji. To jest bardziej ryzykowna. Nie jestem pewien, czy tak zaskoczę. Chyba lepiej z góry. Warto by było to wykonać. Może tędy? Nie no, bo to są ryzykowne skoki, kurde. Jeszcze z góry do mnie uderzają. Wow, kto to jest? Jakiś ogromny stwór. Patrz się, jak raszuje. Ile masz jeszcze zdrowia? Jezu Chryste, jakie ataki porąbane. No i tyle, jeżeli chodzi o eksplorację świata. Znaczy czuję, że to jest nie fair, twórcy mnie po prostu strollowali w tym momencie. Dlaczego miałem się przenieść na drugą stronę? Dlaczego mi tak wibrowało na maksa? Nie mam pojęcia. Dobra, zobaczmy kolejną próbę, tym razem już bez wkraczania w świat umarłych. Bo to było trochę bez sensu. Dalej mi wibruje tutaj, nie rozumiem. Może chodzi o możliwość podróży wyżej, ale... Nie wiem, później się na tym skupię. No to mam jeszcze wroga największego. Jak na niego sobie jeszcze radzić? On tam jakoś czasami raszował. A, bo on jeszcze posiada moje dusze, tak? Trzeba poczekać na jego atak. Jak atakuje z głowy, to znaczy, że można już podejść chyba, tak? Mocny atak. Dobra, skontrowany. I po robocie. No nie był aż taki ciężki, ale... Jak byli jeszcze inni przeciwnicy w postaci dusz, to było o wiele trudniej. Tak, da radę jeszcze jakkolwiek skontrować. Coś tu niby mamy, jakieś szczątki. Ciekawa sprawa. Ale nie dało się wejść w interakcję. Dobra, pora oczyścić miejsce na samym wstępie. Mieliśmy jakiegoś kolesia na górze. Zobaczmy. Dobra, jeszcze niżej zaskoczyć. Gdzieś tam było jakieś przejście, jak dobrze pamiętam. Jak to rozwiązać odpowiednio? Jakie drzewa ogromne, co ja widzę. Nie, no, ciężka sprawa, nie wiem, do tej pory. Tędy nie przejdziemy. Tak, jest wszystko zablokowane. Jakiś skrót muszę odblokować, idąc właśnie w świat umarłych. Więc teraz jest to wymagane. Dobra, spróbujmy. Czyli tak i... Wkraczamy. A teraz należy super mocno uważać, bo jeżeli zawalę jakiś skok, to jest po robocie. Ciężka sprawa, dałoby radę?
Okej. Bo to było bardzo bliskie. Jakiś nowy łuk. Może coś to zagwarantuje. A na co to było? Po co ja tak zaskakiwałem? Są jakieś ogromne kotwice, ale... No chyba ich nie odepchnę, nie wiem. Mogę się na nich skupić, czy jak? To bez sensu. Nie, ciężka sprawa. Jezu Chryste, prawie zaskoczyłem. Nie, nic tu po mnie. Muszę wracać. Dobra, bohater w sumie potrafi skakać, bohaterka na dalszą odległość niż się spodziewałem. Przynajmniej tyle. O, tam jeszcze da obradę zaskoczyć, nie zwróciłem uwagi. Okej. O, chwila, moment. Mogę jeszcze wkroczyć wyżej. No, patrzcie na to. Oj, chyba dałoby radę skrótu doblokować. Zobaczmy, kopnij deskę rzeczywiście. No, przynajmniej tyle. O wiele łatwiej będzie się przedostać za kolejnym razem. Przy okazji, wydaje mi się, że pojedynczy skrót jeszcze dałoby radę odblokować, znaczy przeskoczyć w innym kierunku, na który też nie zwróciłem uwagi, za pomocą skoku. Tędy. No właśnie, spróbujmy. A, i to jest pojedynczy materiał. Jakiś nóż rozdzierający. Może się przyda. Jeszcze wrogowie się materializują przed przepaścią. Jakby miały mi zagrozić drogę już. No dobra, do tej pory chyba szczegółowo wszystko przedstawiłem, więc możemy dalej ruszać. No ja nie idę w stronę save'a i tak sporo odblokowałem. Wielu wrogów zostało załatwionych, więc chyba szkoda czasu. Ale i tak musimy się pośpieszyć, bo im dłużej jesteśmy w Umbralu, tym trudniejsi przeciwnicy nas czekają. Więc jak najszybciej chcemy ujść. A niżej? Co jest? Nie, to chyba po nic jest. Jakiś... A nie, przedmiot mamy. Modlitwa oriańska. Ktoś się modlił na krzyżu. Nie, no dobre podejście, ale... No muszę jakiegoś save odnaleźć. Inaczej będzie ciężko. Dobra, co my tu mamy? Niżej dałoby radę zaskoczyć, ale to by była pewnie śmierć. Pułapka. Kolejny wróg właśnie. Jak go skontrować? Ja nie mogę. To jest ograniczony teren na walkę.
Zobaczmy innych. Jestem osaczony. Ciężka sprawa. I przy okazji mamy powrót do zwyczajnego świata. Zobaczmy, dał obradę. A, wrogowie są w pobliżu, niedobrze. No więc tak to działa. Muszę wszystkich wyczyścić. Przynajmniej ten największy się zgubił. Z tym to już by było najgorzej. Nie wiem, gdzie on się znajduje. Teraz? Okej. No, opuszczamy Umbral. Uff. A gdzie jest ten największy typ? Nie mam zielonego pojęcia. No, zaskoczy do przepaści, czy jak? Głupia sprawa. Ja w sumie nie narzekam. Jakkolwiek jeszcze żyjemy i mamy dwie szanse. Dobra, chodźmy dalej. Nie da rady w takim razie kolesia wykiwać. Jeszcze atakują na dalekie odległości. Kurde, niedobrze. Jak to rozwiązać? Muszę się do niego zbliżyć. Zabieramy mu pasożytę, come on. Okej, i teraz... skoczymy. Dobra, muszę jakoś się wyżej dostać. A ten co z kolei? Musimy go dobić. Jakoś im nie ufam. No kurde, ciężka sprawa, nie mam żadnego leczenia. Niby mam dwie próby, więc pod tym względem jakoś do rady jeszcze. No i tak będzie to ryzykowne. Janiku? Zoo, największy koleś, dobrze. Co jest? Nie mogłem się skupić. A, drabinę muszę jakkolwiek odblokować, ale nie wiem w jaki sposób. Jak to zrobić? Gra się buguje czasami, nie rozumiem tego. Nie mogę się skupić na kolesiu. Blisko, ale daliśmy radę. Tak, zniszczymy? Kurde, jak niby inaczej. Muszę drabinę odblokować. Może jakiś ogień należy zapalić, albo przejdźmy na drugą stronę świata. Są i dusze. A, dobra, da jeszcze zaskoczyć. A to jest jedynym rozwiązaniem? Nic innego? Jakie przejścia! Urany! Oj! Co się dzieje? Jakim sposobem... What the hell? Jakim sposobem ja przeszedłem na drugą stronę świata? Że mnie ktoś zaatakował niby? Tak to działa?
porumbane, kurde, ja nie działam. Czy nawet ryzykowne jest wyjmowanie latarni. Kurde, porąbana sprawa. Nie, już nie będę wracał. Muszę iść dalej. Może to będzie w sumie jakiś przydatny skrót. Mamy jakieś naprawdę szalone konstrukcje. No zobaczymy. Że jak? Którędy? To jest takie dziadostwo. Kto? No i teraz już się nie dowiem. Dobra, więc teraz dopiero postaram się wygrać kontynuację, ale muszę w tym miejscu przyznać, że to jest jedna z najdurniejszych lokacji, jaką w życiu widziałem w Soulsikach. Bez przerwy mam jakichś snajperów, którzy nie wiem, z której strony mnie atakują. I bez przerwy należy na nich uważać. Mała przyjemna sprawa. Dobra, czyli tych mordujemy standardowo. Tego w sumie możemy zostawić i... Zaraz wkraczamy na drugą stronę. Tu najlepiej się już w sumie uleczyć, żeby mieć trochę więcej zdrowia. Czasami ci snajperzy nie wiadomo z której strony potrafią tak atakować, a takie dystanse, że nie mam pojęcia. Ten na przykład. No i którędy? Który? Który mnie atakuje? Kto to wymyśla w ogóle? Już takie dostawałem hity, nie wiadomo z której strony. Którędy? Przez ścianę czy jak? Co jest? Porąbane to jest. Nie mam zielonego w ogóle pojęcia. No tak, przecież to jest w ogóle zupełnie inny świat. Czy ja muszę jakkolwiek dodżować te wszystkie ataki? Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Najlepiej się blokować bez przerwy. Dobra, i nareszcie jesteśmy na nowych regionach. Co tym razem? A, mamy i skrót. Okej, przynajmniej tyle. No nie! Mam jeszcze jakiś dodatkowy miecz. No, jak będzie okazja, to z przyjemnością sobie zobaczę. Ale sytuacja wygląda ryzykownie. Tędy? Nie wiem, czy jestem bezpieczny. Potrzebuję klucza, inaczej nie dam rady. Właśnie nie wiem, czy mogę zwyczajnie rozmawiać, jak mamy bez przerwy wrogów. A kto już szczątki? Dobra. Odpoczynek i tyle. Ja nie mogę, co to było za miejsce. Już mi starczy. Już mi z pewnością starczy. Dobra, więc w tym miejscu zakończę dzisiejszy odcinek. Zrobiłem duże postępy, więc jeżeli interesuje Was kontynuacja przygody, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne odcinki. No i w sumie tyle. Ja się z Wami żegnam. Do jutra.